Izrael to bardzo specyficzny kraj, inny jak reszta krajów świata. Kraj będący w stanie wojny od pierwszego dnia powstania. Kraj, gdzie na pozór normalne życie, spotkania towarzyskie, ośrodki turystyczne i miejsca kultu religijnego przeplatają się murami, kontrolami i bronią widoczną na każdym kroku. Na drodze, w autobusie, sklepie czy przed kościołem lub meczetem zawsze za plecami masz kogoś z bronią. Państwo Izrael powstało w 1948 roku i już od początku jego istnienia można je porównać do takiego nowego, naprawdę bardzo wkurzającego sąsiada, który grodzi się wysokimi murami, zabierając nam ładny widok, kłócąc się przy tym o każdy metr działki, zabierając drogę dojazdową, bo tak, bo mu się należy, pomimo tego, że nie jest to zgodne ze wcześniejszymi ustaleniami, ale wszyscy dookoła trochę boją się go ruszyć, bo ma wpływowych znajomych z wielką kasą i siłą. Ale czy właśnie to stereotypowe myślenie o Izraelu i Żydach jest poprawne? No właśnie, dobre pytanie. Poznajcie kilka szokujących faktów o państwie Izrael. Jadąc do Izraela, musicie wiedzieć, że to naprawdę drogi kraj. Niezależnie od tego, czy jesteś w miejscowości turystycznej, czy gdzieś na Zadupiu, ceny są jak w Norwegii, czyli wszystko jest zajebiście drogie. Za chleb zapłacicie grubo ponad 14 zł, za wodę 10, a za byle jakie fajki 4 dechy. A jak będziesz chciał zjeść w knajpie, to ceny skrupówek albo z nad naszego pięknego morza w sezonie zaczniesz uważać za całkiem spoko. Tam za żarcie z fast fooda zapłacisz 200 zł, a za butelkę piwa w sklepie 2 dechy. Znacie taki termin żyć? Nie wziął się znikąd. Izraelczycy bardzo nie lubią przepłacać, zresztą tak samo jak i my. Znacie to, panie, będzie coś taniej? Osobiście uważam, że nie jest to złe, ale u nas to odbywa się trochę łagodniej. A w Izraelu wszyscy i o wszystko się targują i zawsze szukają najlepszej ceny. Bo po co przepłacać? Cokolwiek kupują, szukają dobrej okazji, zawsze i na wszystkim chcą zrobić deal życia. Musicie wiedzieć, że jakbyście chcieli zamieszkać w Izraelu i wynająć mieszkanie, to się nie potargujecie, a samo wynajęcie tego mieszkania nie jest wcale taką prostą sprawą. Zwykle na przeróżne sposoby trzeba udowodnić właścicielowi, że jest się niemal arabskim szejkiem z worem pieniędzy. Nie tylko trzeba podpisać umowę na minimum rok, wręczyć z uśmiechem na twarzy 12 podpisanych czeków na cały rok, często trzeba także wręczyć dodatkowy depozyt na około 20-30 tysięcy nowych szekli, czyli walutą Izraela, która przelicza się mniej więcej 1 do 1 z naszą złotówką, a to w razie ewentualnych zniszczeń. A czasem nawet to nie wystarczy dla najemcy i jeszcze będziecie musieli pokazać tak zwany tlusz maskoret, czyli taki dokument poświadczający wysokość miesięcznych zarobków. W wielu umowach najmu mieszkań w Jerozolimie znajdziemy paragraf, który informuje, iż w momencie przyjścia na świat Mesjasza wynajem staje się nieważny, a lokatorzy muszą się wyprowadzić. Jak lubicie podróżować i po Izraelu wybieracie się na przykład do Dubaju strzelić sobie fotkę przed Burj Khalifa, to pamiętajcie o jednym. Lecąc do Izraela, nie pozwólcie na zrobienie sobie pieczątki w paszporcie z tego kraju. Poproście o przybicie pieczątki na osobnej kartce. Nie będzie z tym problemu, o ile jej nie zgubisz. A jak tego nie zrobisz, to pieczątka w paszporcie z Izraela zadziała jak ptaszek bity kiedyś u nas na granicy, na przykład z Niemcami, za przemyt dżinsów. Po prostu nie wjedziesz z tą pieczątką do żadnego kraju islamskiego. Przylecisz z tą pieczątką do Zea, usłyszysz: spierdaj z mojej ziemi! Chcąc tam jechać, po wbiciu tej chmarnej pieczątki musicie wyrobić nowy paszport. Działa w Izraelu taka fajna aplikacja, która nazywa się Telegras. Pewnie po nazwie już skumaliście, o co chodzi. Tak, Izraelczycy palą tony ziemska, chociaż jest tam, jak u nas, nielegalne. A będąc w tym temacie, to policja w Izraelu zawsze jeździ z włączonymi sygnałami świetlnymi i widać ich z daleka. Dla nas to dziwne, bo my kojarzymy policję bardziej z tym, że zawsze się gdzieś czają, żeby dać mandat za cokolwiek, a tam zawsze są bardzo widoczni, pokazują, że są blisko i żeby nie robić niczego głupiego. Słabość do tej rośliny ludzie w Izraelu mają chyba dlatego, że to właśnie tam główne związki zawarte w konopiach indyjskich zostały po raz pierwszy wyizolowane, przeanalizowane, syntetyzowane i nazwane właśnie w Izraelu.
Podczas świętego dnia szabatu religijny Żyd nie może wykonywać szeregu, wydawałoby się dla nas niewinnych czynności. Nie może zapalać światła, nie może używać urządzeń elektrycznych, windy, kuchenki, oczywiście telefonu czy komputera, ale także nie może prowadzić pojazdów mechanicznych. Z takich zakazów bardziej oryginalnych nie może także rwać papieru. Papier toaletowy należy porwać przed szabatem, by móc z niego korzystać w trakcie. Zapomnisz to albo wycierasz się całą rolką, albo chodzisz trochę obs**ny. Nie wolno korzystać z mydła w pompce, gdyż naciskanie pompki uważane jest za pracę. Nie wolno obcinać paznokci czy stosować makijażu. Oczywiście nie każdy, kto jest Żydem, przestrzega tych wszystkich zasad. Co więcej, nie każdy religijny Żyd także postępuje idealnie zgodnie z tymi wytycznymi. W czasie szabatu nie wolno używać pieniędzy ani karty kredytowej. Osoby przestrzegające szabatu mogą w Izraelu kupić tańsze ubezpieczenie samochodu, które nie obejmuje sobót. Szabat, dzień święty, trwający od piątku wieczór do soboty wieczór, nie kursują środki komunikacji miejskiej, ani nie latają samoloty państwowych linii lotniczych. Własnym samochodem też nie radzę się wypuszczać, szczególnie w religijne dzielnice. O ty skurwysynie! Izrael to jedyny kraj na świecie, w którym klej na znaczkach pocztowych jest koszerny. Chodząc po ulicach w izraelskich miastach, bardziej trzeba uważać na wszelakiego typu jeździki elektryczne jak na samochody. Tam wszyscy jeżdżą na rowerach, segwayach, hulajnogach elektrycznych i z taką prędkością, że jak na was wjadą, to będzie bolało. Kierujący tymi pojazdami w Izraelu nie muszą znać żadnych przepisów. Poważnie, wiedzą o tym i korzystają. Po drugie, tam rower elektryczny kupisz za 10 tysięcy złotych, a zarobisz to tam w miesiąc w takiej izraelskiej Biedronce. Tam nawet panowie menelowie, co zbierają puszki, jeżdżą na elektrycznych rowerach. To wszystko wygląda naprawdę wyjątkowo dziko. A dodajmy do tego jeszcze elektryczne deskorolki, wrotki, segwaye i 100 innych rodzajów elektrycznych jeździków. Normalnie e-dżungla. Na chodnikach nie jest lepiej, bo przechodzień potrącony przez 100-kilowy zestaw roweru, akumulatora i człowieka poruszający się z prędkością 50 km na godzinę może naprawdę poprzestawiać kości. W Izraelu normalnością jest to, że na przykład stoisz sobie na przystanku i czekasz na autobus. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się ładna młoda dziewczyna, na pewno nie ma więcej niż 20 lat. W ręku standardowo iPhone, na nosie okulary, ubrana w zielony mundur. Na plecach szkolny różowy plecak firmy Nike, a przez ramię przewieszony karabin. I tak to wygląda w Izraelu. Wojsko jest wszędzie, w mundurach i po cywilu. Im bliżej Palestyny, tym wojska więcej. Ze względu na ciągle trwające konflikty z państwami arabskimi i bardzo sporne tereny Palestyny, Żydzi muszą się mieć cały czas na baczności. Z tego powodu ulice miast ciągle patrolowane są przez wojsko. Na straży każdej galerii handlowej czy dworca również znajdziemy masę uzbrojonych osób i bramki jak na lotnisku z wykrywaczem metalu i rentgenem bagażu. Izraelczycy uważają za swoją stolicę Jerozolimę i tak samo USA od 2017 roku uważają, że to miasto to stolica Izraela, ale nie uważa tak reszta świata i ONZ. Miasto Jerozolima miała być miastem według wcześniejszych ustaleń w połowie żydowskie, a w połowie arabskie, a dokładnie palestyńskie, zarządzane przez organizacje międzynarodowe. Jednak Izraelczycy mają to w poważaniu, nie mówiąc brzydko w dupie, i uważają, że Jerozolima należy tylko do nich. Ale paradoksem jest to, że nie ma tam ambasad oprócz amerykańskiej, bo kraje, które uważają inaczej, mają ambasady w Tel Awiwie, który uważają za stolicę Izraela. Jerozolima jest świętym miejscem dla trzech największych religii na świecie: chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Jerozolimska Góra Oliwna jest najstarszym na świecie stale użytkowanym cmentarzem. Po latach podbojów i odnowy Jerozolima jest jednym z najstarszych miast na świecie, które wciąż stoją. Według ostatnich szacunków została zniszczona 2 razy, oblegana 23 razy, atakowana 52 razy i zdobyta i odbita 44 razy. Izrael jest jedynym krajem na świecie, który ma tą samą nazwę, jest położony w tym samym miejscu i mówi tym samym językiem co 3000 lat temu. Izrael zamieszkuje około 4000 Polaków. Izrael jest 14 razy mniejszy od Polski.
Niewiele brakowało, a prezydentem Izraela zostałby Albert Einstein. Jednak w 1952 roku odrzucił tę propozycję. W 2022 roku Tel Awiw został uznany za najdroższe miasto do życia na świecie. Tel Awiw nazywają światową stolicą gejów, chociaż to raczej znany fakt. Może to dlatego, że Izrael o dziwo jest państwem w dużej mierze świeckim. Aż 44% izraelskich Żydów określa się mianem świeckich. Jak to świetnie spuentował pewien dziennikarz, w Izraelu pytaniem nie jest, czy jesteś hetero czy homo, pytaniem jest, kogo to obchodzi. Po ukończeniu szkoły średniej kobiety idą do wojska obowiązkowo na 2 lata. Mężczyźni na 3 praktycznie nie ma możliwości odroczenia służby. Izrael jest największym krajem przyjmującym imigrantów na ziemi w stosunku do swojej wielkości. W ciągu zaledwie 60 lat wchłonął on 350% swojej populacji. Izrael jako jedyny kraj w historii świata wskrzesił niewypowiedziany język jako swój język narodowy. Oczywiście mowa tutaj o języku hebrajskim. Tylko 43% światowej populacji Żydów mieszka w państwie Izrael. W Nowym Jorku mieszka więcej Żydów niż w Tel Awiwie. Żydzi z Rosji stanowią blisko 20% populacji Izraela. Izrael plasuje się na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby osób, które zostały wyleczone na raka. Izrael ma największy na świecie wskaźnik zapłodnień in vitro, przypadający na jednego mieszkańca. W tym kraju jest to zabieg bezpłatny, refundowany przez państwo. Izrael jest jedynym państwem na świecie, w którym jest dziś więcej drzew niż było 50 lat temu. Izrael ma od 80 do 200 głowic atomowych, ale oficjalnie się do tego nie przyznaje. Prezydent Izraela rządzący od 2007 do 2014 roku Shimon Peres urodził się na terenie II Rzeczpospolitej Polskiej. Izrael jest jednym z najlepiej wykształconych krajów na świecie, z największą ilością inżynierów, naukowców i doktorów, przeliczając na mieszkańca 135 na 10 tysięcy. Izrael był pierwszym krajem na świecie, który wprowadził zakaz zatrudnienia modelek z niedowagą. Kawa i kawiarnie w Izraelu są tak dobre, że to jedyny kraj, w którym Starbucksowi nie udało się wejść na lokalny rynek. W Izraelu jest ponad 40 koszarnych McDonald's, jedyny poza Izraelem znajduje się w Buenos Aires. W kościele Grobu Pańskiego stara drewniana drabina jest oparta o okno od XVIII wieku. Nikt nie może jej ruszyć, ponieważ budynkiem zarządza 6 różnych kościołów i żaden nie może się zgodzić, kto jest właścicielem drabiny. Lustra wody w Morzu Martwym, a dokładnie w jeziorze, znajduje się 422 metry pod poziomem morza, co czyni wodę położoną na granicy Izraela i Jordanii największą depresją świata. Do tego jest to jeden z najbardziej zasolonych zbiorników na kuli ziemskiej, przez co nie istnieje tam praktycznie życie. W wodzie żyją tylko niektóre gatunki bakterii, a każda ryba, która przypadkiem trafi do Morza Martwego, zaraz traci żywot. Ogromne zasolenie ma swoje plusy. Znacząco ułatwia unoszenie się na powierzchni wody, dzięki czemu niemożliwym jest nurkowanie czy utopienie się w Morzu Martwym. Problem jest tylko jeden, to solne jezioro systematycznie wysycha i jeżeli aktualna tendencja się utrzyma za jakieś 50 lat, może pozostanie tylko historią. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Izrael musiał czekać na tę możliwość ponownego zaistnienia na mapie świata aż 1878 lat. Robiąc ten materiał, wpadłem na jeden film na YouTubie i to polskiego kanału o Izraelu i była tam pewna informacja, która bardzo mnie zaciekawiła. Dokładnie chodzi o te słowa. Rabin Owadia Józef powiedział, że wszyscy ludzie innych wyznań, w tym też Polacy, powinni usługiwać Żydom. Powiem tak, ten film oglądało 727 tysięcy Polaków i wielu tymi słowami mogło być, delikatnie mówiąc, poruszonych. Ja zresztą też i sprawdziłem tę informację, okazuje się, że rzeczywiście te słowa padły, ale nagrane zostały na jakimś zamkniętym spotkaniu dyktafonem, później trafiły do izraelskiej telewizji państwowej i za te słowa rabin, który to powiedział, został w Izraelu
PRL-u potępiony przez dziennikarzy i cały naród. Dlaczego o tym mówię? Wiem, że ta informacja została podana, aby przyciągnąć waszą uwagę, bo padła na samym początku filmu, wiadomo, chodzi o zasięgi, ale autor zapomniał wytłumaczyć właśnie kwestię tego, że Rabin został potępiony i jest to zdanie tylko jednej osoby. Tak właśnie szerzy się antysemityzm. I tutaj odpowiadając na moje pytanie z początku tego filmu, odpowiadam, nie osądzajmy, dopóki nie poznamy faktów. Izraelczycy, jak każdy naród, ma coś za uszami, my także, ale jest to kraj, który prowadzi ogromną pomoc humanitarną, chociaż mało kto o tym wie. Na tym kończę i uciekam, następny film będzie o Watykanie, tak więc będzie ciekawie. Okej, spadam, cześć.